I think to myself, what a wonderful world. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nianus Lis, a na waszych ekranach gra Genshin Impact oraz Kazuha. Za nami opera, tam gdzie zaraz będą sądzić Rudego. My zmierzamy w tamtym kierunku, o, nawet chyba dokładnie tam, ej, tam na brzeg przy tym murku, okej, dobra. A dlaczego będziemy zmierzali tam do tego murku? Ponieważ kontynuujemy fabułę główną, akt drugi Fontaine z questem. When all return to the waters i lecimy do bazy wroga, tam do tego złego dziada od Synth. I zobaczymy, kto tam będzie, co tam będzie. Ja, jak szczerze, nie ukrywam tego, ale jak usłyszałam, że będziemy się dostawali do tajnej bazy, gdzie robi się jakieś eliksiry, które zawracają w głowie, to ja po prostu miałam przed oczami tą scenę w Shreku, gdzie Shrek chciał zdobyć eliksir, żeby stać się pięknym człowiekiem dla Fiony. I oni tam poszli i tam były te takie ludziki w tych skafandrach. I oni tam uciekali, wszystko się tam zbijało i w ogóle i tak widzę, że tam pójdziemy i wszystko tak się będzie walić, tak jak w Shreku. A dzisiaj będzie nas prowadził Kazuha, ponieważ kto inny mógłby uciekać z tajnego miejsca, jak nie Kazuha, uciekinier z Inazumy. Ja mam pytanie. Czemu tu leży ryba? Nie, tam są... Czemu tu są ryby? Czy kraby poszczypały? Ej, czy to jest zrobione, że te krabiki... Hej, hej krabiku, hej, hej! Czy ten krab... Jezu, gdzie mam oczy? A tu. Czy ten krabik szczypał jakieś ryby? Oh my gosh, Genshin rzuca randomowo ryby dla krabów na mapce, okej? Okay? Jak one się fajnie chowają! Teraz zobaczyłam! Jezu, nie, nigdy ich nie zabiję. No please. Schowaj się. Schowasz się? Co ty robisz z tą ręką? No nie chcę się schować. Jezu, nigdy was nie uderzę. Po prostu. O, jakie słodziaki. Tak słodkie jak te foczki. Według informacji Melusa, baza produkcyjna Synth jest pod wodą. Chodźmy i spróbujemy znaleźć wejście. Okej, tego, że jest pod wodą, trochę się nie spodziewałam, nie ukrywam. O Jezus, Jezus. Jestem za stara, żeby pływać. O, teleport, omegy. To tu, no hej, hej. No, halo! Halo! O Jezus. Ja coś mi bije pod wodą. Jezu, płaszczka mnie goni, ja pierdzielę. Pomocy! I gdzie ta baza? Halo? Halo, baza? O! Z kulusem? No nie! W końcu to znaleźliśmy! A więc to jest wejście prowadzące do bazy produkcyjnej Synth. Z pewnością nie wydaje się to wcale niezwykłe. Wygląda jak domena. Spójrz, nie chcę, żeby to się wyróżniało. Ale jestem pewien, że to, co znajdziemy w środku, będzie naprawdę niezwykłe. Ach, masz rację. Tak ważne miejsce jak to z pewnością będzie miało mnóstwo środków i mechanizmów ochronnych. Navia prawdopodobnie właśnie teraz wywołuje burzę, żeby nas zatrzymać. Tymczasem w operze Epikles. Wygląda na to, że muszę powtórzyć moje pytanie, panie Tartaglio. Czy zgadzasz się z zarzutem, że jesteś prawdziwym winowajcą sprawy seryjnych zaginięć kobiet? Szczerze mówiąc, nie rozumiem skomplikowanego systemu sądownictwa w waszym kraju, ani powodu, dla którego zostałem oskarżony o coś, o czym nawet nie słyszałem. Słyszałem jednak, że osoby oskarżone mogą zdecydować się na wzięcie udziału w pojedynku, aby oczyścić swoje imię. Czy to prawda? W takim wypadku podejmę się tego wyzwania, jeśli będę mógł stoczyć walkę na całego z tą mistrzynią pojedynków Chlorine, prawda?
Muszę przyznać, że to jedna z najbardziej kuszących ofert, jakie kiedykolwiek otrzymałem. Kiedy ostatni raz prywatnie sparowałem się z nią, najwyraźniej się powstrzymywała. Naprawdę rozczarowujące. To Chlorenwa... Ona już walczyła z Rudy? Oh my god. Hej, nie rozumiesz? Jesteś obecnie głównym podejrzanym w ważnej sprawie. To nie jest miejsce, w którym powinieneś szukać bujek. O, wygląda na to, że Hydra Archon chce mnie pouczyć o zwyczajach opery. To dlaczego też nie stoczysz pojedynku ze mną? Jestem typem ucznia, który najlepiej uczy się na polu bitwy. Nie to miałam na myśli. Niestety, wygląda na to, że komunikacja z oskarżonym przebiega słabo i poczyniliśmy bardzo niewielkie postępy. W takim razie pozwól, że wyjaśnię wszystko od początku. Celem tego procesu jest ustalenie sprawcy serii zaginięć. Ach, ta sprawa nie miała z nim nic wspólnego. Trafiłaś na swojego człowieka. Ha? Co się tu dzieje? Czemu ta laska miała taki wkurzony głos? Dlaczego ona znowu się wtrąca? Ha! Mówiłam, że nie może być jeden ze zwiastunów Fotui. Panno Navio, już drugi raz przerywa panie postępowanie sądowe. Ostatnim razem tolerowałem twoje zachowanie tylko dlatego, że udało ci się przedstawić sądowi kluczowego naocznego świadka. Ale to był raczej wyjątek niż standardowy protokół sądowy. Mogę również dobrze oskarżyć cię o obrazę sądu za twoje wtrącenia. No proszę, czy kiedykolwiek pomyślałeś, że mam szacunek dla tak bezsensownej teatralności tego miejsca? Ech, możemy na razie odłożyć tę dyskusję na bok. Nie jestem tu, żeby się z tobą kłócić. Jestem tu, żeby oskarżać prawdziwego sprawcę seryjnych zaginięć. A jeśli moje zarzuty oskarżenia są prawdziwe, to Tartaglia będzie domyślnie uznana za niewinnego, prawda? O! Przyszła młoda dama i zaproponowała, że oczyści moje imię? No to jest fascynujące. No cóż, i tak znudziły mi się te wszystkie zasady i procedury, więc skorzystam z tej oferty. Zatem, Wysoki Sądzie, czy nie mam teraz nic innego do zrobienia? Możesz na razie zająć miejsce na widowni, ale to nie oznacza, że podejrzenia wobec ciebie zostały wycofane. A teraz, Panno Navio, kim jest osoba, którą chciałbyś zamiast tego oskarżyć? Ta osoba to... Aha, ja mam wybrać. O, damn. To Marcel, przełożony Conferi de Cavrier. Ha? Jakie Conferi? Nigdy o tym nie słyszałam. Słyszałem o nich, ale... Czy to nie była siostrzana organizacja Spina di Rosula? O, czy to będzie sytuacja typu Friends to Enemies? Proszę pozwolić, że przypomnę, Panno Navio, że oskarżenie kogoś to niezwykle poważna sprawa. Podjęcie zarzutu oznacza także wzięcie na siebie odpowiedzialności prawnej z nim związanej. A jeśli zarzuty nie zostaną uznane, w zależności od okoliczności, możesz zostać także oskarżona o przestępstwo podlegające na złożeniu fałszywego oskarżenia. Czy wiedząc o tym nadal chcesz postawić zarzuty temu człowiekowi? Tak, chcę. W takim razie stwierdzam, że zarzut pani Navio jest ważny. Panno Navio i prawnicy, proszę o zajęcie miejsc. Członkowie straży, proszę natychmiastowy kontakt z panem Marcelem, aby mógł stanąć przed sądem. W pewnym czasie na trybuny zostaje zaprowadzony zszokowany i zdezorientowany Marcel. Panie Marcelu, nie będzie pan potrzebował adwokata, prawda? Przepraszam, to wszystko wydarzyło się tak szybko, że nadal nie rozumiem, co się dzieje. Stary, zgra po prostu na czas. Myślę, że adwokat nie będzie potrzebny. To prawdopodobnie tylko nieporozumienie między mną a panną Navio. Bardzo dobrze. W takim razie, skoro obie strony już przybyły, panno Navio, proszę przedstawić swoje zarzuty. Chciałabym cofnąć się do sprawy sytuacji sprzed 3 lat. Do sprawy Kalasa Niewiernego. Tylko poprzez wyjaśnienie, co naprawdę wydarzyło się w tej sprawie, możemy połączyć wszystkie fakty w sprawie seryjnych zaginięć kobiet. Navio, naprawdę myślisz, że to ja zabiłem twojego ojca? Daj spokój. Dlaczego miałbym to zrobić? Kalas był moim dobroczyńcą. I pamiętajcie, że oboje pobiegliśmy na miejsce zdarzenia, dopiero gdy usłyszeliśmy dźwięk wystrzału. Jeśli to wystarczy, aby uczynić mnie podejrzanym, czy nie uczyni to wszystkich obecnych na bankiecie również podejrzanymi? Ja...
Myślę, że nie ma sensu wdawać się teraz w szczegóły. Publiczność nie ma jeszcze pełnego obrazu sytuacji. Nawet ja... staram się sobie przypomnieć pewne szczegóły tej sprawy. Dokładnie tak, Wysoki Sądzie. Muszę odświeżyć wszystkim pamięć na temat tej sprawy, zanim będę mogła wyjaśnić swój zarzut i uzasadnienie. Rozumiem. W takim przypadku przytoczę ustalenia dotyczące tej sprawy, pierwotnie zarejestrowane przez Marszałka Gardinasza. O matko. W dniu morderstwa Spina di Rosola wydała duży bankiet w wiejskiej posiadłości należącej de Conferie de Cabrier. Podczas bankietu wszyscy obecni goście usłyszeli dwa strzały z dziedzińca. Kiedy goście przybyli na miejsce zdarzenia, zastali głównego podejrzanego, Kalasa, trzymającego broń, podczas gdy jego znajomy, Jacques, leżał martwy od rany postrzałowej. Dochodzenie strażników nie pozwoliło odnaleźć na miejscu zdarzenia żadnej innej broni palnej. W rezultacie doszli do wniosku, że pierwszy strzał podejrzanego musiał chybić, a drugi odebrał Jacquesowi życie. Podejrzany nie kwestionował tego wniosku, a także odmówił obrony w sądzie. Zamiast tego postanowił udowodnić swoją niewinność pojedynku. Kala został pokonany przez mistrzynię pojedynków Cloren w następnym pojedynku i wkrótce uległ kontuzji. Oto znane fakty w tej sprawie. Tym, który miał motyw zabić, był Jacques, a nie mój ojciec, a mimo to Jacques nadal nie miał powodu, aby pociągnąć za spust. W rzeczywistości trzecia osoba strzeliła pierwsza do Jacquesa, a następnie został postrzelony przez mojego ojca, gdy ten odebrał mu broń. Następnie prawdziwy sprawca zmienił trzecią osobę w wodę, zacierając po niej wszelkie ślady. Dziękuję za podsumowanie, Wysoki Sądzie. Oczywiście, wniosek strażników wydał nam się wówczas całkiem rozsądny. Jednakże powinniśmy powrócić do tej sprawy teraz, gdy zdobyliśmy nowe informacje na temat zdolności wody z pierwotnego morza. Jezu, let the show begin. Zeznania rodziny ofiary potwierdzają, że Jacques myślał o zamordowaniu Kalasa, gdy wyruszył na bankiet. Jednak w końcu ponownie to rozważył i zamiast tego podzielił się wszystkim z Kalasem, mając nadzieję, że uda mu się uzyskać jego ochronę. Na nieszczęście dla Jacquesa, prawdziwy winowajca rozważył już taką możliwość i wysłał kolejnego zabójcę. Ten zabójca najpierw strzelił do Jacquesa, a następnie odwrócił się, by strzelić do Kalasa. Tylko po to, by Kalas wyrwał mu broń i zamiast tego go zabił. Na miejscu zdarzenia znaleziono sterte ubrań. Strażnicy uwierzyli kiedyś, że Jacques użył ich jako kostiumu do przebrania się. Ale teraz jest jasne, że ubrania były dowodem na to, że na miejscu zbrodni była osoba trzecia i że po popełnieniu morderstwa zmieniła się w wodę. Ponieważ tego dnia padał deszcz, sprawca był pewien, że uda mu się użyć deszczu do zmycia wszelkich śladów po rozwiązaniu wspólników. Zdając sobie z tego sprawę, prawdziwy winowajca spowodował, że wynajęty zabójca rozpuścił się w wodzie, co doprowadziło wszystkich do przekonania, że Kalas był odpowiedzialny za morderstwo Jacquesa. To jest jedyna prawdziwa wersja wydarzeń. Jej! Wyjaśnieni. A więc tak się stało. Czekaj, mówisz mi coś tak niebezpiecznego, jak woda z pierwotnego morza była używana przez te wszystkie lata? Cóż za wspaniała teoria. Wyjaśnia także motyw Kalasa i Jacquesa. Chyba jednak nie strzelali do siebie. Panie Marcelu, to pan jest oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jeśli chcesz udowodnić swoją niewinność, powinieneś przedstawić obalenie zeznań. Myślę, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Navia. Prawdę mówiąc, w jej przemówieniu nie było nic, co bezpośrednio wiązałoby się ze mną. Czy więc mogę zadać kilka pytań? Moim zdaniem musimy ustalić przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, czy masz dowody na poparcie swoich twierdzeń? Obawiam się, że nie. Przynajmniej nie w tej chwili. Buu! Jeśli nie masz żadnych dowodów, powinnaś po prostu wrócić do domu. Może nie mam przy sobie dowodów, ale wiem, gdzie mogę się udać, aby je zebrać. Jeśli porównamy opuszczone ubrania z listą osób, które zaginęły mniej więcej w tamtym czasie, powinniśmy być w stanie znaleźć dopasowanie. Biorąc pod uwagę sprawę seryjnych zaginięć, strażnicy prawdopodobnie prowadzili dokładne rejestry wszelkich osób zaginionych mniej więcej w tym samym czasie, niezależnie od wieku i płci. Dla mnie ma to sens. Panie Novilet, uważam, że to rozsądny kierunek dochodzenia.
Dlaczego mam wrażenie, że Furina zachowuje się dzisiaj trochę inaczej? No, jest jakaś miła. Może boi się, że znów ją ośmieszymy? Alternatywnie, stała się bardziej sumienna po tym, jak w ostatnim procesie postawiła zarzuty niewinnemu obywatelowi. Moje drugie pytanie dotyczy następującego pojedynku. Jeśli prawda rzeczywiście jest taka, jak opisałaś, to dlaczego pan Kalas nie wyjaśnił się w sądzie? Gdyby zeznał, że dana osoba została rozpuszczona, mógłby przynajmniej przygotować obronę. Też o tym myślałam i odpowiedź jest w zasadzie dość prosta. Czuł, że są dla niego ważniejsze rzeczy. Rozpuszczająca moc wody z pierwotnego morza jest ważną tajemnicą prawdziwego sprawcy z seryjnych zaginięć. Mój ojciec mógł to ujawnić wszystkim, ale zdecydował się to zabrać do grobu. W tym samym czasie spina di Rosola znajdowała się w poważnych tarapatach, a jego reputacja była już zrujnowana. Nie miał żadnej gwarancji, że dalsze trzymanie się prawdy pozwoli wymierzyć sprawiedliwość sprawcy. Pewne było jednak, że na moich plecach wymaluje się gigantyczny cel. Szef powiedział mi kiedyś, że demoiselle została już wybrana na kolejny cel w sprawie seryjnych zaginięć. Co? Gdyby tajemnica wyszła na jaw, sprawca od razu stoczyłby totalną wojnę ze Spiną. Nie byłabym jedyną osobą w niebezpieczeństwie. Wszyscy stracilibyśmy życie. Oczywiście, strażnicy mogą w końcu odkryć prawdę w tej sprawie i stwierdzić, że mieliśmy rację. Ale co by to dało? Jak pusty werdykt może kogokolwiek chronić? Gdyby ta opera kiedykolwiek zaufała mojemu ojcu w swoją sprawiedliwość, Spina di Rosola nie miałaby powodu istnieć. Jednak, zachowując milczenie, zachowaliśmy zdolność odstraszania przeciwników i kontynuowania impasu. Udało mi się także zostać prezesem Spina di Rosola, co utrudniło zostanie mi celem, a także dało mi więcej czasu na rozwój i naukę. A kiedy już poznam prawdę i podejmę wyzwania, zrobię to, czego ta opera nie będzie w stanie zrobić i przywrócę mu prawdę i honor mojego ojca. Więc chcesz powiedzieć, twój ojciec zamierzał umrzeć na kręgu pojedynków? Zgadza się. Masz na to jakiś dowód? Oczywiście. Wystarczy zapytać jego przeciwnika, Chlorine. Jaką maminkę. Nie potrzebuję twoich przeprosin, poczucia winy, ani wsparcia z cienia. Nie musisz nic robić ze względu na mnie. Ale skoro powierzył swoją wolę tobie, Chlorine, powinnaś powiedzieć nam prawdę o jego poświęceniu. Więc... Czy podczas pojedynku wierzyłaś, że Kalas zamierza umrzeć? Tak. Wierzyłam. Jako mistrz pojedynków stoczyłam wiele bitw i odebrałam niezliczoną liczbę zhańbionych żyć. W mojej pracy widziałam, jak najróżniejsze osoby dawały z siebie wszystko dla najmniejszej nadziei na dalsze życie. Niektórzy byli zdeterminowani, inni pełni pasji, a jeszcze inni szaleni i pokręceni. Tylko jedno spojrzenie i wiem, czy pojedynkujący się ma nadzieję żyć, czy też chce umrzeć. Niniejszym przysięgam na swoje imię i honor jako mistrza pojedynkowania się, że pan Kalas nigdy nie miał zamiaru opuścić pierścienia żywy. Ponieważ to twoje zeznanie, nie mam więcej pytań. Wygląda na to, że naprawdę istnieją podstawy do ponownego otwarcia tej sprawy. Zgadzam się. Jednakże pan Nonavio nadal nie wyjaśniła pani związku między sprawą pani ojca a sprawą seryjnych zaginięć. Prawda? To, co powiedziała, było fascynujące, ale trochę nie na temat. Czekaj, czy oni nie rozmawiali właśnie o sprawie seryjnych zaginięć? Oczywiście, Wysoki Sądzie. Obie sprawy łączy kwestia czasu. W przypadku mojego ojca, sprawca zamierzył zabić zarówno Jacques'a, jak i Kalasa. W rezultacie planował działać po usłyszeniu dwóch strzałów. Pod koniec sprawy pana Liniego sprawca rozpuścił ofiarę na oczach wszystkich tylko dlatego, że zdał sobie sprawę, że istnieje ryzyko, że zostanie zidentyfikowany. Sprawca mógł tak dokładnie określić czas swoich działań tylko wtedy, gdy był już na miejscu zdarzenia. Przypadkowo Marcel był obecny zarówno na bankiecie, jak i na rozprawie. Więc dlatego mnie podejrzewałaś. Nawet po wysłuchaniu twojego rozumowania nadal nie mogę powstrzymać się od uznania go za trochę niedorzeczne. Ale już się do tego przyzwyczaiłem. Zawsze byłaś impulsywna i sentymentalna jako dziecko, Navio. To jedna z twoich najbardziej ujmujących cech. Nie ma potrzeby odwoływać się do patosu.
Nie będę próbował obalać twoich twierdzeń jedno po drugim, ale nawet jeśli wszystko, co powiedziałaś, było prawdą, czy możesz udowodnić, że byłem jedyną osobą obecną na obu wydarzeniach? Poza tym, czy dana osoba musi być fizycznie obecna, aby kontrolować czas? Czy ktoś nie może zdalnie monitorować tego miejsca? Uff, nie wiem, co ona może na to powiedzieć. Wiem, że nawet wtedy możesz pomyśleć, że możesz zawęzić listę podejrzanych w wyniku dalszych dochodzeń, dopóki nie zostanę na liście jedyny. Niestety, kto nie poczuje się choć trochę zraniony oskarżeniem o morderstwo ze strony dziewczyny, którą postrzega jak swoją własną córkę? Ale gdybym miał to całkowicie odrzucić, również byś pomyślała, że nie liczę się z twoimi uczuciami. No cóż, niech wujek Marcel da ci kolejną nauczkę. Czy wiesz, jaki jest największy błąd w twoim rozumowaniu? Myślę, że i tak mi powiesz. To znów w odpowiednim czasie. Z zawodu jestem biznesmenem. Z tego punktu widzenia nie ma powodu, żebym porywał młode kobiety. Jest to działanie obarczone dużym ryzykiem i nie mające żadnych korzyści. Korzyści zawsze są. Poza tym byłem młody, gdy opuściłem swój dom w Snežnaji, aby przyjechać do Poisson i pracować w jakimś handlu. Mój biznes posperował dopiero wtedy, gdy otrzymałem patronat Kalasa. On jest ze Snežnaji? Wcale nie było widać mojego zdziwienia, jak to tam, ale... No... Teraz, jak on porywał te kobiety, to ma 1000% szansy, że to był on, bo... Czekajcie... Muszę chwilę pomyśleć. Popatrzcie, jeżeli on jest ze Snežnaji, to jest szansa, że on współpracował z Fatui. Znaczy, wiecie, patrzcie, on porywał kobiety i dawał je do Fatui, żeby one były albo agentkami, albo do eksperymentów do Tore, albo nieważne, tam na inne nerki po prostu. Tak. On porywał młode kobiety, żeby dawać je do Fatui na nerki. Albo tam na agentów, czy co oni tam robili, nie pamiętam. Pamiętam, że oni mieli sierociniec i zgarniali dzieci z ulicy, albo porywali dzieci? I to miał być Fontaine, ale sierociniec to inna sprawa, to sierociniec tak. Ale co jeśli Marcel nie kradł, tylko porywał kobiety i wysyłał je do Fatui na eksperymenty, na przykład dla doktora, albo po prostu, żeby przerabiać je na, nie wiem, wybrać mózg, blablabla, i tak dalej. Żeby były agentkami Fatui? Ale czemu kobiety? Nie wiem, bo kobiety są mniej podejrzane, nieważne, ale... Jeżeli on jest ze Snežnaji, no comment, to on. Ale zniknięcia zaczęły się zanim w ogóle postawiłem stopę w Fontaine. Bo najpierw robiła to jakaś Arlecchino, a potem on przejął nad tym, wiecie, bo Arlecchino tam jest Fatui, Harbingerem, to ona najpierw to robiła, ale potem znalazła sobie takiego piątka, który robił to za nią, a ona zajęła się czymś innym. Przepraszam, demoiselle, to był mój błąd. Nie, to nie twoja wina. Jestem pewna, że przyszedł przygotowany. Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś powiedzieć? Czy chciałabyś porównać datę mojego pierwszego zezwolenia na prowadzenie działalności z pierwszym znanym przypadkiem seryjnych zaginięć? Jezu, i patrzcie, i on jeszcze ma tą kafeterię. To już w ogóle, te... Nie, on jest podejrzany w asfak. Możesz też zajrzeć do moich rejestrów wyjazdów na granicę lub zapytać moich znajomych i rodziny, kiedy po raz pierwszy opuściłem Snežnaje. Czy te zapisy i zeznania mogłyby w jakiś sposób złagodzić niewypowiedzianą udrękę w twoim sercu? Wygląda na to, że trafiła na niewłaściwego faceta. W takim tempie Navia zostanie skazana za fałszywe oskarżenie go. Myślę, że wykonałaś świetną robotę analizując uczucie swojego ojca, gdy zbliżał się koniec jego życia. Ale czy nie sprzeciwiasz się teraz wszystkim jego życzeniom i oczekiwaniom? Chciał, żebyś stała się bardziej racjonalna, opanowana i sumienna, zamiast skupiać się wyłącznie na własnych uczuciach. Kiedy już nauczysz się bardziej zwracać uwagę na uczucia innych i przestaniesz rzucać się w wir wydarzeń, spełnisz większość jego oczekiwań. Tu nie chodzi tylko o mnie i nigdy tak nie było. Największa różnica między mną a resztą ofiar polega na tym, że nadal mam zdolność poszukiwania prawdy, choć tę samą swobodę już dawno mi odebrano. Ludzie, których rodziny zostały zniszczone przez panowanie Sinf, ludzie, którzy stracili swoich bliskich w wyniku seryjnych zaginięć, a także ludzie, którzy ponieśli tragiczny koniec z powodu poczucia sprawiedliwości. Przed oczami mam obrazy wielu ludzi. Jestem pewna, że te obrazy przyjdą też niektórym z was na widowni. A czyj obraz ty widzisz, Marcel? Czy to mężczyzna o imieniu Vacher? Stary się zdziwił.
A co jeśli Marcel miał współpracownika Waschera i Wascher rozpuszczał razem z Marcelem te kobiety? Tylko nie wiadomo, co się z nimi dzieje po tym rozpuszczeniu magicznym. Czy one umierają? Czy może są... Nie widzę. No nieważne. Marcel i Wascher porywali te kobiety dla Fatui. Bo zakładam, że może Wascher był też ze Snežnaj, albo tak się spiknęli, wiecie, jakiś tam Fatui dawała im kasę, no nie wiem. I Wascher robił brudną robotę, a Marcel mu w tym pomagał, dlatego był oceanit w fontannie. Nie, no nie wiem, ale Marcel współpracował z Wascherem i oni porywali kobiety do Snežnaj. Dla Fatui. Tak, tak mogło być. O, więc znasz to imię? Ach, jestem po prostu zaskoczony, że nagle wymówiłeś imię kogoś, o kim nawet nie słyszałem. Ach, czekałam, aż to powiesz. Chwilę wcześniej przy wejściu do bazy produkcyjnej Synth. To wiecie co, ja sobie zakończę ten odcinek, bo tak czekałam i to będzie ten moment. Szczerze, naprawdę myślałam, że pójdziemy do tej bazy produkcyjnej tutaj, polatamy i w ogóle te wszystkie, no jak w Shreku, co mówiłam na początku filmiku, a to znowu w sądzie. No ale dobra, no. Dajcie mi znać, co wy myślicie o Marcelu, jaka była wasza teoria na ten temat. Czy Marcel jest winny, czy nie. Czy zabił Waschera. Trzecią osobą, która się rozpuściła przy tym, co był, to był Kalas i tu był Jacques. Co Jacques strzelał, miał strzelić do Kalasa. Trzecią osobą był Wascher. Dlatego Wascher się rozpuścił. No, skam, tak było. Wascher był trzecią osobą, która rozpuściła, a ten odcinek musi dobiec końca. Słońca, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Napiszcie mi, co wy myślicie i jak wam się podobało to tłumaczenie. I do zobaczenia w następnych. Nie mam co zrobić na pożegnanie. Pa, pa!